tak, że widzę, że trzeba udostępnić komuś internet, czasem nawet sobie. Bywa, że mam urządzenie do podłączenia, które ma tylko port internetowy, a ja mam tylko Wi-Fi, bo na przykład router jest w drugim pomieszczeniu, gdzie nie chcę przechodzić. Ale gdybym nie wiedział, jak to zrobić, to miałbym problem, dlatego postaram się wyjaśnić. Od początku zacznę od IP Route 2. To jest taka paczka narzędzi, w sumie głównie dwa narzędzia, IP i TC, która bardzo dużo potrafi, ponieważ potrafi konfigurować interfejsy. Potrafi adresy IP i routing także konfigurować. Oczywiście może też dużo więcej. Może wypisać na przykład kabelki ARP, jeśli kogoś to interesuje. Może zająć się limitowaniem prędkości łącza, to się przydaje i jest taką głównie. Ale my się zajmiemy tylko tymi trzema. Dlatego, że traffic shaping IP Route 2 to jest naprawdę na cały wykład zajęć. No i od początku. Co zrobić z interfejsami? IP Route ma taką składnię, znaczy narzędzie IP generalnie ma taką składnię, że zaczyna się od polecenia IP. Tam można dalej napisać link, adres, neighbor na przykład do ARP, root do trasowania i tak dalej. W tym wypadku zajmujemy się interfejsami, więc to będą polecenia zaczynające się od IP link. Takie polecenie może na przykład wypisać interfejs albo jeden interfejs. To jest IP link list i IP link show powiedzmy ETH0. Różni się tylko tym, że show ETH0 pozwala wpisać jeden interfejs, żeby nie filtrować całej listy. Dalej. Włączyć interfejs można tak, jak jest pokazane. To może wydawać się trudniejsze niż na przykład ifconfigiem, gdzie to jest są dokumenty ifconfig eth0 up albo down. Ale w ten sam sposób, jak tutaj jest, można ustawić wiele innych opcji samego interfejsu. Jak chociażby tryb promiscuous, który się przydaje do snipowania sieci albo do robienia bridge, o czym powiem potem. Można też, tak jak widać, ustawić tą komendą adres MAC. Dlaczego? No bo na przykład jak postanawiamy sobie zrobić ARP spoofa na PWR-Wi-Fi, to niekoniecznie chcemy, żeby nasza karta sieciowa została zbanowana przez admina, jak to zauważa. No i ostatecznie zmiana nazwy interfejsu. Zawsze jak czytam jakąś dokumentację do narzędzi sieciowych, to pierwsze co, to są ustalane pewne konwencje, że ETH0 to jest interfejs do internetu, ETH1 to jest interfejs wewnętrzny, ETH2 to jest jeszcze coś innego i tak dalej. To trzeba zrobić, ale jednocześnie trudno jest się tym potem połapać, szczególnie jak chce się czytać od środka, bo się konkretnej rzeczy potrzebuje. Dlatego ja wyszedłem z założenia, że przemianuję moje interfejsy na LAN i WAN, które są dość intuicyjne. LAN to jest po prostu interfejs, na którym będziemy udostępniać nasze połączenie, czyli wewnętrzny. WAN to jest połączenie do internetu, które będziemy udostępniać. W tym wypadku to są przemianowałem interfejsy ETH0 i WLAN 0. Dlaczego? Bo takie mam w laptopie. Bo udostępniam w swoim laptopie przez gniazdo internetowe sieć bezprzewodową. No i dalej, IP adres. Jak widać, komendy są całkiem podobne, ponieważ IP Route 2 jest przynajmniej spójny w składności. Listowanie adresów daje coś więcej niż listowanie interfejsów, bo nie tylko listuje, jakie są interfejsy, ale też jakie mają adresy. Nie zawsze chcemy mieć tą informację stąd IP link, ale jak chcemy, to właśnie z tych komend korzystamy. Można dodać adres i go usunąć. W InetUtils, czyli w konfigu, było tak, że nie dodawało się adresu, tylko się go ustawiało. Jeden interfejs miał jeden adres, potem jak chcieliśmy mieć inny adres, na przykład pisaliśmy ifconfig eth0.1
i następny adres ustawialiśmy jako alias. Ale twórcy IP Ruta 2 wyszli z założenia, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę jeden adres dla interfejsu nie ma żadnego znaczenia, bo tak naprawdę nie ma żadnego głównego adresu, wszystkie są równoznaczne, więc nie ma też aliasu. Można je dodać, oczywiście, za pomocą IP Ruta 2. Wystarczy na końcu tych komend dodać na przykład label 2. Wtedy to będzie label eth0.2 w ten sposób. No i usuwanie wszystkich adresów ostatecznie. Bo jak sobie już namieszamy w konfiguracji i uznamy, że nam się jednak nie spodobała, to w ten sposób można usunąć wszystkie adresy. I dalej, listowanie. Jak wygląda? Dużo tego jest. Mam nadzieję, że coś widać. Ale co można z tego odczytać, bo nie wszystkie informacje nas obchodzą. Przede wszystkim stan interfejsu. Bo jak interfejs jest down, czyli aktualnie nie stoi, no to może mieć 10 adresów, co z tego? Nic z tym nie zrobimy. Więc to trzeba wiedzieć. Adresy MAC. Czasem się przydają. Adresy IP także. Podałem tylko adresy IPv4, ponieważ tym będziemy się zajmować, ale tam niżej są też adresy IPv6. I ostatecznie maski pod sieci. Ostatecznie. Maska pod sieci, jeśli jeszcze ktoś nie wie, to jest po prostu ilość bitów, które oznaczają adres samej sieci i za tymi bitami jest adres komputera. Po więcej teorii, no, odsyłam do Wikipedii. Trzeba wiedzieć, że po prostu podsieć SYDER24 to jest taka, że pierwsze trzy części adresu IP to jest adres sieci i w tej podsieci mamy 255 adresów komputerów możliwych od 256, od 0 do 255. I teraz konfiguracja tras, bo żeby pakiet, co mógł wyjść z komputera, musi wiedzieć, którędy. Jak mamy jeden interfejs, to jest bardzo proste, jak mamy tych interfejsów więcej, robi się coraz trudniejsze. Ale żeby pisać te trasy, no jak zwykle, list, show tutaj 0/0, to może być niezrozumiałe. Ale trasy ustala się tak, że podaje się, dokąd ta trasa ma iść i na jakim interfejsie w takim razie ma wychodzić. 0/0 oznacza domyślną trasę. Czyli jeśli już nic innego nie wyjdzie, to korzystamy z tego. To pokazuje właśnie tą trasę domyślną, na jakim interfejsie domyślnie wychodzi pakiet. Dodanie trasy, jak widać, dodajemy do 10.00 SYDER24, czyli do naszej sieci, na interfejsie LAN-owym, ponieważ tam będą nasze urządzenia. No i domyślna przez 10.001, chociaż to może nie być dobra opcja, domyślnie powinno być tak naprawdę przez adres jakiejś bramy. Jak widać, nie podałem przy domyślnej bramie interfejsu. Nie zrobiłem tego dlatego, że jeśli podam przez jaki adres ma być, to IP Route 2 pobierze trasę do tego adresu i automatycznie przyjdzie interfejs. Czasem to się może przydać. Jeśli byśmy chcieli sami pobrać taką trasę i zobaczyć, jak do danego adresu IP idzie pakiet, to można to zrobić poleceniem IP Route GET. Tak jak show, tylko że GET. Usunięcie trasy jest chyba dość oczywiste. No i backupowanie całej tabelki trasy. IP Route backupuje do pliku binarnego, z którego możemy to całkiem szybko odzyskać tymi komendami. Jak wiadomo, czasem może się przydać, szczególnie jeśli mamy jakieś statyczne trasy i chcemy, żeby one przetrwały restart serwera. Teraz jak wygląda listowanie tych tras? Po komendach, które wydałem, wyglądała ta tabela. I teraz tak, znowu, co można z tego wyczytać? Dokąd są te prądy? To jest najważniejsze. Na jakich interfejsach? Druga ważna rzecz. Przez jaki adres? No, czasem to trzeba ustawić, najczęściej nie, ale ważne, żeby wiedzieć, jak to wygląda. I teraz protokół. W manualu IP Route 2 jest napisane tak. Jeśli
dodałeś trasę i nie oznaczyłeś protokołu, to znaczy, że nie wiesz, co robisz. Już w manualu jest napisane, że konkretne protokoły oznaczają trasy do konkretnych zastosowań. Najczęściej tak naprawdę nie musimy się tym przejmować, dopóki nie robimy jakiegoś dziwnego, zaawansowanego loggingu, którym to się nie będziemy zajmować, ale dobrze jest ustalić ten protokół na kernel. Protokernel oznacza, że sami tą trasę ustaliliśmy, że ona jest statyczna i tak jest. Źródło. Jak już mówiłem, możemy mieć kilka adresów na interfejsie. I źródło oznacza, z którego adresu preferowanego te pakiety mają wychodzić. Bo no, z jakiegoś muszą, a wybranie tego losowo niekoniecznie musi być. I dobrze, jest ostatecznie metryka. Jak mamy na przykład kilka tras domyślnych, to chcemy wiedzieć, w jakiej kolejności one będą sprawdzane. Generalnie, akurat przy trasach domyślnych, to ma sens tylko wtedy, kiedy jedna z tras zostanie usunięta z tabeli, bo jeśli po prostu będzie timeout, to pakiet i tak nie przejdzie. Ale jeśli zostanie usunięta z tabeli trasa o niższej metryce, to automatycznie ta o wyższej zadziała. To się przyda w późniejszej części. No i teraz temat, o którym chciałem powiedzieć. Jak udostępnić w końcu to połączenie? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim forwardować IP. Czyli musimy zadbać o to, żeby nasze pakiety przeszły z jednego interfejsu na drugi. Jeśli tego nie zrobimy, to po prostu zatrzymają się. Maskarada i NAT. Na poprzedniej prelekcji Bartek mówił o tym, co to jest maskarada i co to jest NAT. Ja to może rozwinę. Maskarada to jest, może zacznę od NAT. NAT to jest po prostu zmiana adresu docelowego lub źródłowego pakietu. I zapisanie tej informacji, że został zmieniony, gdzieś w jakiejś tabeli, żeby każde kolejne pakiety dotyczące tego samego połączenia, na przykład TCP, nadal miały ten pakiet zmieniony. I żeby pakiet mógł wrócić oczywiście i przywrócić mu ten adres w głowie na przykład. To jest ogólnie NAT. Potocznie mówi się za NAT-em, że jest ktoś, jeśli ma przepisany adres wśród głowy, czyli najczęściej ma maskaradę. Dlaczego adres wśród głowy? Dlatego, że wychodzi pakiet od LAN-u, czyli ma adres wśród głowy wewnętrzny, ten adres trzeba zmienić na publiczny. Potem, jak on wraca, oczywiście jest to adres docelowy, ale on jest publiczny, znowu jest zamieniany na prywatny, już tabel. Nie robimy tego sami, tym się zajmuje kernel. Jest obecnie serwer DHCP. To jest rzecz opcjonalna, ale zauważyłem kiedyś, kolega próbował postawić taki routing bez serwera DHCP i bardzo szybko się przekonał, że nie umie ustawić dobrze tras na komputerze klienckim, bo musi to zrobić ręcznie wtedy. I nie działało. Ja potem zadzwonił do mnie, ja spróbowałem mu powiedzieć, co może być źle, ale tego też nie domyśliłem, musiałem przyjechać, zobaczyć i jeszcze pokombinować. Dlatego jestem zawsze za tym, że nawet serwer DHCP jest łatwiej dla wszystkich. Więc forwarding IP, rzecz prosta. Wrzucamy jedynkę do pliku proc. Takie sobie ustawienie kernela. Nic szczególnego. Jest parę ustawień w tym katalogu IPv4. One dotyczą generalnie właśnie opcji. Można ustawić antispoofa, o którym mówił Bartek w ten sposób. Można ustawić też wiele innych rzeczy. Odsyłam do dokumentacji kernela, jest napisana w dużej mierze zrozumiale. Bynajmniej ja nie ustawiałem żadnej opcji innej, więc nie jestem w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Tak. O NAT-cie powiedziałem, co to jest, ale nie powiedziałem jeszcze, że realizuje się to za pomocą firewalla, czyli IPtables. No i IPtables muszę teraz opisać dokładnie. Więc tak. IPtables różni się od TF-a, o którym mówił Bartek, tym, że jest logiczne. Znaczy, w TF-ie, jak sam powiedział, jest magia, jest język naturalny, a w IPtables są konkretne polecenia, które jest łatwo znaleźć w manualu i
Ogólnie, moim zdaniem łatwiej jest czytać dokumentację do IPTables, która podobno jest bardziej kompletna od dokumentacji PFA swoją drogą. Ale łatwiej jest dlatego, że jest konkretna składnia, o której zaraz opowiem dokładnie. Ale przede wszystkim, IPTables jest podzielony na tabelki. Po nazwie trudno się domyślić, prawda? Tych tabelek jest 5. 4. Row, czyli pierwsza tabelka, która jest konsultowana, służy przede wszystkim do tego, żeby wyłączać śledzenie połączeń. Tego nie będziemy robić. Mangle służy do robienia różnych ciekawych zmian w pakietach, czyli ustawiania różnych pól TCP/TCP i tak dalej. NAT robi NAT. Po prostu. Nic szczególnego. No i filter służy do wszelkiego rodzaju blokowania ruchu. Blokować ruch można w każdej z tych tabel. Należy to robić tylko w filter. Jak ktoś chce bawić się w blokowanie ich inaczej, to albo straci efektywność, albo nie będzie filtrował wszystkich pakietów, albo spotka go złość innego administratora, który to zobaczy. Każda tabelka jest też podzielona na łańcuchy. Łańcuchy są tak naprawdę ważniejsze od tabelek, bo w łańcuchach, nie w każdym łańcuchu można wszystko robić. I nie każdy łańcuch jest we wszystkich tabelkach, co zaraz pokażę. Łańcuchy wyglądają tak. Prościej to będzie pokazać na próbach. Więc tak. Tak wygląda, jakie łańcuchy są w jakich tabelkach. Jak widać, w tabelce mangle jest każdy łańcuch. W tabelce filter są tylko 3. Ale też tylko 3 są potrzebne. W tabelce NAT jest unit, input, output i postrutnik. W manualu jest napisane, że jest tylko preuting, output i postrutnik, dlatego że manual wyszedł parę lat temu, a input został dodany w kernelu 2.6.3.8 około. Dlatego też myślę, że można wybaczyć to niedopatrzenie w manualu, przynajmniej to jedno, bo jest więcej. Jak wygląda diagram IPTables? No, nie jest aż tak duży jak diagram PFA i to dobrze, bo łatwiej go zrozumieć. Wszystkie pakiety wchodzą przez prerouting. To decyduje, w preroutingu decydujemy generalnie, co zrobić z pakietem, zanim pójdzie do tabeli routingu. Tutaj na przykład zmienia się adresy docelowe, bo jak już przejdzie przez routing, no to już jest na jakimś interfejsie. Jak zmienimy adres docelowy na inny, to musiałby wrócić. To by nie było dobre. I teraz dwie decyzje. Czy pakiet jest do mnie, czyli do maszyny, która rotuje? Jeśli tak, to jest input. Jeśli nie, to czy w takim razie jest ode mnie, czyli wychodzi z tej maszyny? Jeśli tak, to output. A jeśli tylko przechodzi przez tą maszynę, czyli jest forwardowany, to co nas najbardziej obchodzi? To jest forward. Proste? Chyba proste. To wszystko dalej idzie do postroutingu. W postroutingu z kolei zmieniamy adresy źródłowe, żeby Po routingu, jak już wyjdzie na interfejs pakiet, jak wyjdzie z adresem na przykład IP zewnętrznym, to najbliższy router ten pakiet zdropuje. Dlaczego? Bo w internecie nie powinno być pakietów z adresami wewnętrznymi. I teraz dodawanie zasad, czyli składnia. Bardzo prosta. IP tables, opcjonalnie tabelka, domyślną tabelką jest filter, bo najczęściej jednak knujemy coś z ruchem, żeby to blokować. Teraz dodajemy do łańcuchu, zawsze. Do jakiegoś łańcucha. Można dodać na końcu, co jest lepszym pomysłem i można dodać na początku, co jest gorszym pomysłem. Można też dodać w środku, co jest średnim pomysłem. Ale dlaczego na początku jest gorzej? Dlatego, że IPTables, tak jak i każdy inny firewall, musi mieć jakąś kolejność. Ta kolejność to jest z góry na dół, od początku do końca. Dlatego najlepiej na początku dodawać zasady, które są najczęściej trafiane, a na końcu te, które są najrzadziej. Jako, że na początku dodajemy często zasady, które są w 99% przypadków trafiane, to nie należy dodawać losowych zasad jako pierwszy. Dalej. Specyfikacja zasady.
trochę bardziej skomplikowana, bo tak, to się dzieli na dwie części tak naprawdę. Specyfikacje kryteriów, jakie mają zostać spełnione i co zrobić z pakietem, jak już zostaną spełnione. Nie trzeba nic zrobić. Nie napisałem tego, ale jak nie będzie tego minus J target, które przekierowuje do, które decyduje o akcji, jaką zrobimy, nic się nie stanie. Zasada przejdzie. To się rzadko przydaje, ale czasem właśnie o to chodzi, żeby zasada tylko przeszła i poszła dalej. Na przykład w celu tego, że Aiktables loguje, ile pakietów trafiło, ile bajtów trafiło do danej zasady. W ten sposób możemy robić sobie proste statystyki. I teraz listowanie. Dałem tutaj minus VL. Można bez minus V robić, tylko samo minus R. Ale minus V daje więcej informacji, jak w większości programów VirtualBox. To więcej informacji to są interfejsy, których domyślnie nie pokazuję, i statystyki, ile przeszło przez daną zasadę. Jak po tygodniu od dodania zasady widzimy, że pakiet, że jest 0 pakietów, które przez nią przeszły, to najprawdopodobniej jest coś źle. Teraz filtrowanie. Targety do filtrowania. Bo każdy cel ma inne targety tak naprawdę. Bo jak na przykład chcemy zmienić pole w pakiecie, to idziemy do targetu, który zmienia to pole, a nie na przykład drogujemy pakiet. Filtrowanie te targety są trzy. Accept, który po prostu przepuszcza pakiet dalej, nie sprawdzając kolejnych reguł. Drop, który nic nie robi z pakietem. Ten pakiet znika. W wypadku TCP to się kończy tak, że połączenie czeka i czeka i czeka, aż będzie tego. Za to reject wysyła odpowiedź. Wysyła odpowiedź i CMP, którą można sobie ustawić w targecie. Nie podałem tutaj odpowiedzi, jakie się ustawia, ponieważ ich jest dużo i o nich po prostu trzeba poczytać. Ale tak, dlaczego robi się drop, a nie reject? Dlatego się robi, że dropa nie można tak łatwo studować. Reject za każdym razem wysyła pakiet. Ale jak chcemy być uprzejmi i powiedzieć, że sorry, nie ma takiej możliwości, to możemy w ten sposób. I teraz kryteria. Tych kryteriów jest naprawdę dużo. Pół manuala i tables, który sam sobie krótki nie jest. Opowiem tylko o kilku. Przede wszystkim minus i minus o. To są interfejsy, na których odpowiednio pakiet wchodzi i wychodzi. Możemy też za pomocą minus source i minus destination, one mają dłuższe wersje, też można minus minus source dać, ale za pomocą tych można też ustalić adresy, z których przychodzi i wychodzi. Ale interfejsy się często też przydają, bo wiemy, że na przykład maskaradę chcemy robić na interfejsie WAN-owym, ale niekoniecznie musi nas obchodzić, jaki ten interfejs ma IP. On się może zmieniać codziennie. I protokół. Protokół to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że pakiety IP same w sobie nie mają numerów portów. Numery portów ma protokół TCP i protokół UDP. Więc musimy któryś z tych wybrać, jeśli chcemy korzystać z dwóch kolejnych opcji. S-port, czyli source port, i D-port, czyli destination port. Zwykle się korzysta z destination port, dlatego że porty źródłowe są w 99% przypadków wybierane randomowo. Z drugiej strony, jak ktoś jest pochem, to mógłby zablokować jakąś rangę portów i mówić użytkownikom, że nie wie, dlaczego czasem nie działa ustanowienie połączenia. Bo przecież to sobą można wybrać, trafić sobie na taki port, który jest blokowany, prawda? I teraz tak. Kontrakt, czyli śledzenie połączeń. To jest naprawdę przydatna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że jak już ustanowimy połączenie TCP i zdecydujemy, że chcemy je przepuścić, to nie obchodzą nas pakiety, które są dalej, bo one i tak należą do tego samego połączenia, są na tym samym porcie, tym samym protokole i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy to pominąć. Więc pierwszą zasadę ustawiamy taką jak w przykładzie. Direct Establish, czyli wszystkie połączenia należące do jakiegoś już ustanowionego, które przepuściliśmy.
to ta zasada zwiększa efektywność IP tables naprawdę znacznie. Dzięki temu te 90% pakietów, które nie są nowymi połączeniami, przechodzi od razu. Invite można dropować, można nie dropować. Co kto lubi, ja akurat tego nie robię. No i new, czyli nowe połączenie. Bo jak już tak naprawdę akceptujemy Related Established, to zostają nam nowe i nieważne połączenia. Znaczy te błędy pakiety. Ale jak ktoś chce, to może dać, jak nie chce, wtedy nie musi. Większość będzie tych nowych. Chyba że ktoś będzie próbował nas atakować, może wysłać pakiety z określonymi flagami, nieważne. Można dropować invite, tak jak mówiłem. Teraz tak. Dalej. Szukanie stringów w pakiecie, czyli filtrowanie. Coś, co... Well, nie jest zbyt efektywne, bo można to łatwo ominąć... bo tak, IP table filtruje pakiety przede wszystkim. Jeśli string się znajdzie, część stringów w jednym pakiecie, druga część stringów w drugim, to się nie uda. Ale do blokowania niektórych rzeczy w HTTP się jak najbardziej nadaje. Można robić złe rzeczy użytkownikom, blokując im na przykład zapytania ajaxowe. Czyli jak ktoś, nie wiem, wchodził na jakieś strony określane mianem Web 2.0, to tam są często zapytania z JavaScriptu. Pierwsza zasada tutaj blokuje te zapytania, ponieważ one wysyłają specjalnie na Google. Można też blokować praktycznie całą pornografię drugą zasadą. Co prawda, wtedy zablokują się też wszystkie inne obrazki, ale jak już chcemy zrobić komuś krzywdę. Jak ktoś ma Linuxa, to można mu coś takiego wpisać na jego komputer i potem niech się zastanawia, co się stało. No i to, co jest najbardziej przydatne, przynajmniej mi najbardziej było przydatne, czyli blokowanie flasha. Ja mam nadal parędziesiąt komputerów, z których korzystają użytkownicy niezbyt rozgarnięci, nie ukrywam. I trzeba pilnować, żeby skupili się na tym, co mają robić. Czyli gierki flashowe odpadają. A że z flasha właściwie przy swojej pracy korzystać nie muszą, to można go zablokować. Oczywiście alternatywą byłoby nie instalowanie flasha na ich komputerach, ale to jest łatwiej ominąć niż zasadę na firewall na serwerze. I teraz kolejne utrudnianie naszym użytkownikom życia. Czyli jak nie pozwolić im zrobić sobie routera w LAN-ie. To jest bardziej dla ISP-ów, ale są takie sytuacje, że udostępniamy internet na przykład 50 komputerom, bo tyle ich ma być, a nagle się pojawiło 60 komputerów. Skąd się wzięło te 10? Mamy przecież 50 gniazdek. No okazuje się, że ktoś uważał się za świetnego informatyka i wpiął sobie router. Taki najprawdopodobniej gotowy router z niezmodyfikowanym firmwarem, który się podłącza i działa. I wtedy można mu łatwo to zablokować, ustawiając pole TTL na 1. To spowoduje, że pakiet, przechodząc przez jakikolwiek router, zostanie odwrócony, ponieważ TTL zmniejszy się do zera, to jest time to leave, czyli czas pozostałego życia pakietu i nic. Nie będzie. Ale to należy ustawiać tylko i wyłącznie, kiedy pakiet wychodzi na sieć wewnętrzną. Jeśli ustawimy to na WAN, to trafimy na jakiś router w internecie i tam to się stanie. A nasze pakiety mają wychodzić, tylko nie mają przechodzić przez routery w naszym LAN-ie, bo ich tam ma nie być. No ale jak to administratorzy, czasem się też spotykamy z takimi rzeczami i chcemy je ominąć. To wcale nie jest trudniejsze. Wystarczy zmienić ustawianie TTL-a na zwiększenie TTL-a. Jedna uwaga co do tej komendy. W manualu IP tables jest napisane: nigdy, przenigdy nie zwiększaj TTL-a na wychodzących do internetu pakietach. Dlaczego? Bo się mogło robić pętle na routerach. Dotrze pakiet od naszego routera przez jakąś tam pętlę w internecie znowu do naszego routera jakimś cudem. Znowu zwiększymy TTL-kę, na przykład o 255 albo ustawimy na 255 i będzie robił tak pętlę w nieskończoność.
Miałem taką sytuację na głupich switchach, które się zapętliły. Nie z PCTLG akurat, bo to tylko switcha. Nie operują na protokołach IP i zapewniam, że to bardzo fajnie wygląda. Pakiety są w sieci, cały czas przechodzą przez sieć, więc niby ona działa, ale nie ma nowych połączeń. Nie można... Pakiety niby chodzą w sieci, więc nie widać, że coś jest źle, ale nic nie działa. Dalej. To jest fajne utrudnianie ludziom życia. Wyobraźcie sobie, że ktoś za bardzo lubi przeglądać, nie wiem, co jest popularne. Demotywatory już nie. Quake chyba, tak? Czy jakie jeszcze głupie strony z obrazkami przeglądamy? B. 4chan? OK. 4chan jest OK. To 4chana możemy tutaj dodać zasadę, żeby go nie blokować. Ale wszystkie inne strony można ustawić tak, żeby pewne zasady działały tylko wtedy, kiedy na przykład szósty pakiet na minutę będzie. Przejdę przez to zasady. Czyli 5 obrazków. Dlaczego obrazków? No, obrazki czasem zajmują 5 pakietów po jeden, ale jeśli mamy tą poprzednią zasadę, że przepuszczamy relay established, czyli połączenie już ustanowione, to do tej zasady dotrze tylko nowe połączenie. A nawet jeśli nie, to mamy tutaj state new, które filtruje to tak, że ta zasada działa tylko wtedy, jeśli połączenie jest nowe. Dalej. Jak widać w tym wypadku filtrujemy obrazki, tak jak to pokazałem wcześniej. Jeszcze jedna uwaga w sumie na temat tego filtrowania obrazków. To jest flaga iPad, o której nie powiedziałem. Tej flagi nie ma w manualu. Nie jest opisana. Dlaczego? Nie wiem. Znalazłem ją na Google. Google mi znalazł listę mailingową, na której był post z 2008 roku, że ktoś dodał patcha i został on zaaplikowany. Okazało się, że działa. Ale nie jest na ten temat nic napisane. Więc dopowiem, że to powoduje, że sprawdza to niezależnie od wielkości znaków. Bez tej flagi wielkość znaków ma znaczenie. Jeszcze algorytm. Algorytm trzeba podać. Są dwa algorytmy generalnie i nie będę nawet próbował wchodzić w to, jakie to są algorytmy i jak działają. Znowu za długi temat. I teraz taka główna część tych zasad, moduł recent. Moduł recent to jest coś takiego, co zapisuje w tabelce adresy IP. Adresy IP źródłowe, dokładnie mówiąc. Czyli chcemy to dodać do pakietów, które wychodzą z naszego RAM-u. Ktoś wyjdzie z naszego RAM-u z adresem 10.0.0.5. My go zapiszemy tą pierwszą zasadą. I drugą zasadą powiemy tak. Co 60 sekund resetuj licznik. Ale jeśli ten licznik osiągnie 6, to dropuj pakiet i nie zwiększaj go. Dlatego utrudnimy w ten sposób przeglądanie takich stron. Nie wiem, na ile to zwiększy produktywność, ale pozwoli gdzieś tak na, w tym wypadku, 5, nie wiem, minutę braku minutę takiego relaksu przeglądania sobie strony. Chociaż jak się załadują wszystkie obrazki związane z przyciskami i tak dalej, to niekoniecznie. W każdym razie, jeśli chcemy być niezbyt miłymi adminami, to jest jedna z metod utrudniania im życia. Dalej. NAT. To jest najważniejsze NAT, bo bez tego nic nie zrobimy. Po pierwsze, maskarada. Prosta rzecz. Ustawiamy interfejs wyjściowy, WAN, bo przy pakietach wychodzących na WAN musimy robić maskaradę, to wymieniać adres źródłowy. To wszystko dzieje się automatycznie. Maskarada patrzy z jakiego, jaki ten adres wyjściowy, jaki ten interfejs wyjściowy ma adres, podmienia to pole, wszystko działa fajnie, dopóki nie zresetujemy interfejsu, kiedy to zapomina wszystkie połączenia. Co jest zgodnie z manualem tak, jak ma być. I on ma zapominać te połączenia, bo po to jest maskarada. Jeśli chcemy, żeby nie zapominał tych połączeń, to możemy ustawić adres ręcznie i podmieniać adres źródłowy ręcznie za pomocą SNAT.
Co ważniejsze, za pomocą tego SMAP-u można też ustawić inny adres IP. Nie dronik. Można kierować jako adres źródłowy do innego komputera te wszystkie pakiety, żeby odpowiedzi trafiały do innego komputera. Co to komu myśli, to ja tego nie wiem. Chociaż w sumie, dobra, można w ten sposób robić losy od innego komputera. Ustawiamy adres źródłowy na przykład na, nie wiem, którąś z siedzib Sony, bo to jest ostatnio popularne, i robimy fruda na jakiś serwer. On odpowiada na adres Sony i jest śmieszny. Bo przecież o to chodzi, żeby było śmieszne. Bo to jesteśmy adminami, prawda? Dobra. No i dalej. Przekierowanie portu. Przekierowanie portu to jest nic innego jak podmiana adresu docelowego. Przychodzi pakiet z nowym połączeniem na nasz publiczny adres. Ale mamy tego jednego użytkownika, który jest strasznie męczący, że on by chciał mieć port przekierowany. No powiedzmy, że się ugięliśmy jego woli, zamiast wyrzucić to z sieci i chcemy to zrobić. Wtedy po prostu mówimy, na jaki... Tak, po pierwsze, protokół TCP, bo to przekierowuje. Z jakiego portu, czyli deport, bo do tego portu ma dotyczyć zasada. Dalej. Dokąd przekierowujemy? Znaczy, dokąd musi pakiet iść? Czyli do naszego publicznego adresu 10.0.0.5. Dobra, to nie jest publiczny adres w sensie internetu, ale to może być na przykład adres na, nie wiem, Eduromie. Edurom ma chyba właśnie tą pulę 10.0.0.5, do którego się podłączamy i rotujemy dalej. Oni nie ustawiają tego limitu na TTL, więc nie ma z tym problemu. Nie trzeba go omijać. Dokąd ma iść pakiet, żeby ta zasada zadziałała? Robimy minus DNAT, czyli destination NAT. I dokąd ten pakiet w takim razie ma trafić? Nasz adres 192.168.1.23 na port 80. No, użytkownik ten najprawdopodobniej będzie bardzo zadowolony, że mu to będzie działać i nie ma tu żadnych trików, będzie działać. Nie robimy mu krzywdy. To było na tyle, jeśli chodzi o IPTables. Ono ma naprawdę dużo więcej możliwości, ale nie jestem w stanie ich wszystkich przedstawić. Proponuję naprawdę poczytać sobie manual, niekoniecznie cały, bo on jest duży, ale przejrzeć go. Przejrzeć go i zobaczyć nazwy modułów samych chociażby. Tam jest, w tych nazwach kryje się też dużo informacji, co one robią, więc jak szukamy czegoś szczególnego, to można tam to znaleźć. A teraz DHC. To już ostatnia rzecz. Szybko mi poszło. Tak, DHC. DNS Mask używam do tego. To jest bardzo prosty program. Znaczy, może implementacja jego nie była prosta, tego jestem pewien, ale bardzo prosty jest w obsłudze. Dlaczego? Dlatego, że ta jedna linijka, którą pokazałem, to jest cała konfiguracja, którą muszę zrobić. Można rozpisać z ręki, tak o. Szybko. Ale to nie są jego jedyne możliwości. To jest przydział 6 adresów, od 100 do 105. Jak chcemy więcej, wpisujemy większą rangę. Jak chcemy, żeby te adresy miały dzierżawę na 12 minut na przykład, to wpisujemy po tym przecinek 12m. No i ogólnie właśnie, składnie. Możemy podać interfejs, na którym to obowiązuje. Bo DNS Mask może działać na paru interfejsach fizycznych, nie na aliasach. Oczywiście, bo tak jak już mówiłem, aliasów nie ma w IP2 tak czy inaczej. Tego się nie używa generalnie. Adres startowy i końcowy, maska pod sieci, tym razem w formie 255.255.255.0. Kiedy to się maskę podaje w ogóle? Bo widać, nie podałem, a działa. A kiedy musiałbym podać? Jakbym dał adres 10.0.0.100.10.0.0.105, ponieważ wtedy domyślną maską jest /8, czyli inne niż chcę. Ale jak nie działa, to można podać, jak działa, nie trzeba. No i broadcast. Broadcast to jest najczęściej największy adres pod sieci. Jeśli mamy maskę, no to generalnie nie trzeba go podawać.
No i tak jak mówiłem, dzierżawa, którą możemy podać w godzinach, minutach, dniach, albo infinite, to będzie zawsze już. Będzie nieskończone. To się przydaje w ostatecznych przydziałach, o których zaraz powiem. I teraz tak, działanie tylko na jednym interfejsie. Dlaczego działać na jednym interfejsie i dlaczego nie? DNS Mask domyślnie robi tak. Przyjmuje pakiet na każdym interfejsie, jeśli IP Database pozwoli, oczywiście. A jak pakiet jest z zewnętrznej sieci jakiejś, to odrzuca. Ale czasem możemy chcieć, żeby działał tylko na jednym interfejsie i co więcej, bindował się do niego, czyli nie słuchał w ogóle na innych. Kiedy? Kiedy chcemy mieć na różnych interfejsach różne serwery. Przykład zastosowania, bo to jest pewnie ciekawe, no po co mieć dwa serwery DHCP, skoro DNS Mask może zrobić to wszystko. I serwery DNS, bo to też robi. Automatycznie, bez konfiguracji. Robi za proxy DNS. Fajnie, co? Nie trzeba się męczyć. Ale ja na przykład na poprzedniej sesji Linuxowej usłyszałem o takim narzędziu jak TCP over DNS. Znaczy takim pomyśle. To polega na tym, że przekierowujemy nasze pakiety TCP przez zapytanie DNS. Ale to wymaga osobnego serwera DNS na konkretnym interfejsie zewnętrznym. I wtedy poznałem tą opcję generalnie. Teraz tak, statyczne przydziały. Jak mam 50 komputerów i chcę je łatwo identyfikować, to przyznaję po prostu numery od 1 do 50 według hostname. Albo mam. A dlaczego nie Maców? Bo mi się nie chce łazić po tych komputerach i ich spisywać, a dzwonienie do każdego użytkownika i tłumaczenie mu, jak pobrać swój adres Mac na jego ulubionym systemie operacyjnym, których jest aktualnie coraz więcej, jest jeszcze bardziej czasochłonne. Także hostname, szczególnie jeśli je sami ustalamy. Prosta rzecz. Tylko że musimy ustalić rangę statyczną, tak zwaną. Czyli adres startowy w tym wypadku to jest adres naszego routera. Adres końcowy to jest static zawsze. I ewentualnie dalej, maska pod sieć może być też użyteczna. I DHCP host, czyli no, co tu jest do powiedzenia? Pierwsze pole to jest MAC, drugie pole to jest hostname. One są, je można stosować odmiennie. Bez problemu. Kolejne pole to jest adres IP i czas dzierżawy. Tyle. Ja tą dzierżawę ustawiam na nieskończoność, dlatego że w moim wypadku byłem całkiem pewien, że adresacja tych komputerów się nie zmieni. One były ustawione po kolei i koniec. Nie miałbym problemu z Windowsem. Tam był Windows na tych komputerach. Ba, nawet z tego co wiem, to nadal jest Windows, chyba że ktoś zniszczył dysk. Nie jestem tego pewien. Ale. Ciekawe, co by się stało, gdyby zmienił adresację. Tak jak mówiłem, w tamtej sieci nie ma możliwości zmiany adresacji, ponieważ mam komputery od 1 do N, gdzie N to jest ilość komputerów. Jeśli tego jestem pewien i wiem, że one są fizycznie w jednej lokalizacji i ja nimi zarządzam, to nie mam po co zmieniać adresacji. Więc to się przydaje, no. Jakbym był ISTEC-iem, to nie zaryzykowałbym tego. To wiadomo, to dla ISTEC-a to byłby dużo większy problem. A te komputery zawsze mogę przeinstalować na nich system. No, dalej. Więc wszystko jest gotowe. Już, mamy serwer DHCP. Bardzo szybko nam poszło. I będziemy stawiać interfejs. Tak, najpierw przydzielimy adresy IP. Dodajemy interfejs na urządzeniu LAN naszym z adresem 192.168.1.1 /24, bo taką chcę mieć podpis i 2.1. Dlaczego dwa interfejsy? A czemu nie? Bo wtedy wcześniej miałem w PHCP statyczne adresy na inną podsieć. Generalnie rangi statyczne dzierżawy i dynamiczne nie powinny się nakładać. To jest potem bałagan. Dalej. Teraz postawienie samego interfejsu. To jest ważne i o tym trzeba pamiętać. Koniec.
ten internet. Wszystko jest gotowe, działa, jesteśmy fajni. A teraz się okazuje, że nie tylko chcemy udostępnić internet jakiejś maszynie podłączonej przez port, ale też maszynie wirtualnej. Miałem taką sytuację, że musiałem postawić, niestety, ale Windowsa na serwerze, ponieważ jakaś aplikacja wymagała Microsoft SQL-a. Przykro mi z tym było, no ale musiałem. Oczywiście nie zrezygnuję z Linuxa na tym serwerze, bo przecież jakoś routing muszę robić, a wierzcie mi, że routing pod Windowsem to nie jest fajna sprawa. Próbowałem. Byłem zmuszony próbować, przepraszam. Ale dlatego postawiłem maszynę wirtualną. Z tym, że ta maszyna miała być widoczna jako zwykły komputer w sieci, ponieważ musiała odpowiadać na zapytania jak serwer itd. itd. w sieci lokalnej. I jak to teraz zrobić? Wiecie co, nie wiedziałem. Ale się dowiedziałem. Więc teraz tak. Problem jest taki, że w jednej podsieci nie mogę zrobić tych dwóch interfejsów. Dlatego, że tak jak mówiłem, do konkretnego IP musi wyjść pakiet na konkretnym interfejsie. Jak mamy jedną podsieć całą, to nie możemy tego tak zrobić, żeby jakimś cudem wiedział. Można oczywiście zrobić tak, że mamy podsieć na interfejsie, a na drugim interfejsie mamy tylko jednego IP-ka z tej podsieci. Można wtedy dodać trasę do tego konkretnego IP-ka na tym konkretnym interfejsie. A teraz chcemy dodać drugi komputer. I co? A potem trzeci. A potem jeden chcemy usunąć. Bałagan się robi. Wolę to zrobić inaczej. Można połączyć interfejsy. Jeden. Wtedy będzie wiadomo. Wada będzie tego taka, że pakiety będą wychodziły na obu. Generalnie. Do tego służą mostki. To jest ciekawe, bo w Windowsie się łatwiej robi mostki niż routing. W sumie nie wiem, jak zrobić routing w Windowsie nieserwerowym, ale mostek nie. Za to w Linuxie z mostkami jest problem. Problem jest taki, że niektóre karty sieciowe, szczególnie te bezprzewodowe, nie mają takiej możliwości. I koniec. Ktokolwiek, kto miał kartę Broadcoma, dobrze wie o tym, że drivery zbyt fajne nie są. Więc dlatego trzeba wybrać takie karty sieciowe, które to wspierają. Dlatego najlepiej robimy to na kartach internetowych, które najczęściej problemu z tym nie ma. Dalej, musimy usunąć adresy IP na naszych interfejsach. Dlatego, że interfejs ma mieć mostek, bo to on będzie tak jakby tym interfejsem, który się komunikuje. Te nasze interfejsy fizyczne, karty sieciowe, czy tam no, fizyczne, łączę właśnie interfejs fizyczny z wirtualnym, ale te nasze interfejsy już takie, na które bezpośrednio trafiają pakiety, nie mają interesu. Co dalej? Ustawiamy tryb promiscuous. Ten tryb powoduje, że pakiety, które trafiają na kartę sieciową, są przekazywane dalej, zawsze. Jeśli on nie będzie ustawiony, ogólnie rzecz biorąc, bo mostki mają taką magię, że to nawet bez tego potrafi czasem działać, ale lepiej to ustawić, przynajmniej tak mówi manual. Ja się zawsze wolę trzymać manualnie. Tak jest bezpiecznie. Wiem przynajmniej wtedy, że jest dobrze. Więc ustawiam ten tryb promiscuous. Gdyby go nie było, to pakiet przychodzi na kartę sieciową. Karta sieciowa widzi, w tej ramce internetowej nie ma mojego Maca. Czyli to nie do mnie. Czyli jakiś głupi hub jest w sieci, który rozdziela pakiety na wszystkie porty. I wtedy by odrzuciło. Ale tryb promiscuous nasłuchuje wszystko. On może być też znany ludziom, którzy lubią snipować ruch w sieci. Tego się wtedy też używa. Na przykład jak mamy huba w sieci i chcemy posłuchać sobie, co nasz znajomy z laptopem obok przegląda w internecie i jakie hasło wpisuje na stronę. Bo strona się nie zabezpieczyła szyfrowaniem, o jaka szkoda. Prostsze rzeczy niż ustawienie trybu promiscuous wtedy. Ale dodajemy potem adresy na nasz mostek. Nic szczególnego. Normalnie. I teraz tak.
Tutaj. Znaczy to wtedy już działa. To zapomniałem powiedzieć. Jak mamy na tym tab 0 naszą maszynę wirtualną, bo najczęściej tak się ten interfejs nazywa, to mamy już cały ten problem rozwiązany. I kolejny problem. Stawiamy sobie tunel. Jak wiemy, FWRWiki nie jest szyfrowane. A jak nie jest szyfrowane, to można wszystko podsłuchać. A jak można wszystko podsłuchać, to stajemy się nagle dużo bardziej paranoiczni niż zwykle. Więc robimy tunel. Ale teraz, no, czy będziemy ustawiać ten tunel jakoś jako proxy w przeglądarce czy gdzieś i czy będziemy się z tym bawić? No raczej nie. To nie jest ładne rozwiązanie, bo trzeba za każdym razem ustawić. A tak to przedstawianie tunelu można dodać trasy, które do tego tunelu będą prowadziły zawsze. Jak to zrobić? Dodajemy najpierw trasę do IPK, na którym stoi nasz serwer. Na przykład to jest serwer OpenVPN. To jest 1.2.3.4 w moim wypadku. O ile pamiętam, to nie jest adres, który moglibyśmy dostać, bo należy do jakiejś firmy, ale załóżmy, że taki jest. Kierujemy go przez nasz 10.0.0.1. On jest ustalany już wtedy jako do tego interfejsu. Dalej. Dodajemy domyślną drogę do tego, domyślną drogę do tego IPK z metryką 23. Znaczy, 23 to jest liczba, którą tak sobie wybrałem. To może być 42, to może być 666, czyli jakkolwiek chcemy. Chodzi o to, żeby to było mniejsze niż ta druga metryka, dlatego że tą trasę wybieramy. Dalej usuwamy naszą domyślną trasę, która już istniała, do routera. I dodajemy ją z powrotem z wyższą metryką. Po co? Po to, że jak tunel nam padnie, bo tak się też może zdarzyć, może go zdejmiemy, to żeby ruch automatycznie był rutowany przez domyślną trasę. Jak to działa? Działa to tak, że jak interfejs jest zdejmowany, jak ustawiamy status na down, to automatycznie wszystkie trasy do IP-ków, które są na tym interfejsie, są też zdejmowane. I wtedy nadal mamy dostęp do internetu, mimo tego, że tunelu już nie ma. Co może być całkiem przydatne. Kolejny problem rozwiązaliśmy. Jak to zrobić? I ostatecznie, na koniec mojej prezentacji, gotowy skrypt. Udostępnienie internetu. Ta prezentacja będzie dostępna na stronie ASI. Można sobie ten skrypt ściągnąć. On jest prawie żywcem wzięty z mojego komputera. I można go wykorzystać do udostępniania internetu na już. Jeśli ktoś będzie tego potrzebował. Tak się składa, że ja tego potrzebowałem. A jak mam to zrobić na 5 minut temu, to nie zawsze pamiętam o wszystkich krokach, mimo tego, że jesteś mały. Dlatego wolę skrypt. W takim razie czekam na pytanie. Słucham? Mikrofon ktoś mu da? Powiedziałeś? Nie działa. Wolno. Pokaż. Powiedziałeś, że przy tym bridge'u, przy tym mostku, że pakiety będą wychodzić zarówno na pierwszy, jak i na drugi interfejs fizyczny. I teraz pytanie moje, czy IP Tables potrafi jakoś zablokować wychodzące te pakiety? Czy da się tak właśnie IP Tables przefiltrować? Odpowiem na to pytanie innym pytaniem. Czy jesteś w stanie określić, na jakim interfejsie to ma być? Jeśli tak, to nie potrzebujesz mostka, tylko robisz po prostu trasy do tych adresów. Jeśli nie, no to i tak muszą wyjść na obu interfejsy i zostać odwrócone dopiero już przy adresie docelowym jakimś, żeby tam nie trafiły. Bo problem jest z tym, że jak nie wiemy, jaki adres IP mają nasze maszyny, bo w ten sam sposób można łączyć na przykład naszą sieć lokalną z tunelem. Nigdy nie wiemy, ile osób jest z tunelu i najczęściej też, jakie mają adresy IP, jeśli są przydzielane przez DHCP automatycznie. I wtedy
nie możemy rozdzielić tego ruchu jakoś tak, żeby nie wychodził na dwa interfejsy, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, do jakich adresów IP, gdzie ma wychodzić. Alternatywnie można by próbować zrobić skrypt, który to zrobi, jeśli tak bardzo nam zależy na efektywności, ale to jest ogólne rozwiązanie. Jeśli nie chcemy bawić się w zdobywanie dodatkowych